Why did you watch it, Max? Co roku na Nowych Horyzontach około godziny 22 przychodzi czas na seanse, podczas których dowolnie można zakłócać ciszę nocną. Wybuchami śmiechu, aplauzem, brawami, czy nawet wykrzykiwaniem znanych dialogów w kierunku ekranu. Publiczność nocnego szaleństwa tworzy jedyną w swoim rodzaju społeczność. W tym roku pod hasłem cyberpunk, a to oznacza powrót do lat 80. i 90. XX wieku, apokalipsę, kosmos, cyborgi i komputery uzależnione od kabli. Tak dziwne. Trudno mówić o tym filmie, bo prawa logiki zostały złamane i to, co my powiemy, to nie będzie przystawało do tego, co zobaczyliśmy. No co, no widziałam, czego się spodziewać. To był mój czwarty film dzisiaj. Pierwsze zakwasy w łydkach od siedzenia na tyłku. Wybuchające głowy na zakończenie dnia. Wspaniały film, naprawdę. Zmienił moje życie. I myślę, że na długo pozostanie. Zryta bania, kochani, zryta bania, kompletnie. Na długo pozostanie w mojej pamięci, naprawdę. Ja doceniam takie chwile. Nie, naprawdę. Nie, widać było, że reżyser jakby wyczuł, nawet nie wiem, jak to powiedzieć. To było piękne, naprawdę. To było piękne. Nie, to było piękne. Dla takich filmów tutaj przychodzimy, dziękuję. Na tegorocznym festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty niepokornych twórców jest wielu, ale nikt nie może równać się z Hansem Jürgenem Zyberbergiem. Jego ponad 7-godzinny Hitler film z Niemiec przyciągnął kilkudziesięciu śmiałków już drugiego dnia festiwalu, a kolejny test wytrzymałości dzień przed zakończeniem. Zorganizowana wraz z Goethe Instytut retrospektywa łączy reżysera z postacią słynnego kompozytora Richarda Wagnera w 200. rocznicę urodzin autora Parsifala. Was ist für uns alle eine Sicherheit? Wird niemals ihr mehr aufgelöst werden. Ihr Wüterische! Ihr beißt in uns Sodrumsrichter! Dorren sollen eure Glieder! W pana Złotej Dziesiątce znalazł się film Zyberberga Hitler film z Niemiec. Dlaczego? Dlatego, że sam Zyberberg jest postacią niezwykłą, jeśli chodzi o kino, nie tylko niemieckie, ale w ogóle europejskie i światowe. Reżyser, który idzie od początku własną drogą. Powstają takie dzieła totalne, zupełnie inne od tego, do czego nas przyzwyczaiło takie kino codzienne. I on jest gdzieś w tej grupce, nie wiem, 5% indywidualistów, reżyserów, takich rzeczywiście pełną gębą. Dla Zyberberga Wagner jest takim kluczem, którym on otwiera, można powiedzieć, tą szafę z trupami, z różnymi właśnie mitami, ideologiami nacjonalistycznymi. Muzyczny klucz do politycznej tak naprawdę tematyki. No i te filmy są bardzo odważne. One miały takie tournée w Stanach Zjednoczonych, Susan Sontag, Francis Ford Coppola. Wszyscy się zachwycali właśnie tą taką bezkompromisowością w rozliczeniu się z narodową ideologią. Deutschland ist zu groß Deutschland geworden und wir das bleiben. Hitler, film z Niemiec, no to jest chyba najsłynniejsze dzieło Zyberberga, trwające 7 godzin epos właśnie o Hitlerze, ale tak naprawdę głównie o tym, co Niemcy w nim dostrzegli. To jest taki niesamowity kolaż materiałów archiwalnych, wypowiedzi, zainscenizowanych sytuacji, no i takie krążenie wokół tej postaci. Jak wrażenia po tej pierwszej połowie? Ja widziałem już kiedyś ten film i moje pozytywne wrażenia zostały potwierdzone. Przyznam się, że na początku przystałem lekko, już była taka dosyć nuda muzyka, ale jak dla mnie się to rozkręca, jestem ciekawy następnej części. Było mi ciężej się skoncentrować, tak, ciężej mi się było skoncentrować i trochę uciekała mi, trochę uciekałem świadomościowo, bym tak to określił. Myślę, że to jest takie ekstremalne przeżycie filmowe, no i bardzo, bardzo polecamy to wszystkim tym, którzy się na to odważą.